cztery oczy. Poranna rozmowa Radia Opole. W porannej rozmowie w cztery oczy wita Państwa Aneta Skomorowska, a moim gościem jest dzisiaj Marcin Rol, wiceprezydent Opola. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor i witam słuchaczy Radio Opol. Jest pan odpowiedzialny w ratuszu za sprawy związane ze sportem, a sport teraz wchodzi do przedszkoli. Po co przedszkolakom dodatkowe zajęcia sportowe? Głównie po to, żeby obcowały już ze sportem i rekreacją od tych najmłodszych lat. To oczywiście nie jest program, który przewiduje, że konkretne umiejętności w tych najmniejszych dzieciach mamy już szkolić i wytwarzać. Natomiast chodzi o takie zdrowe podejście do życia rekreacyjne, zapoznawanie się ze sportem, pokazywanie sportowców, trenerów, którzy są znani, lubiani, którzy mają pewną wiedzę na temat różnych dyscyplin, aby mogli zasiewać takie ziarno chęci uprawiania sportu w kolejnych latach. A jak te zajęcia sportowe w przedszkolach będą wyglądały? Bo ja ze szkoły pamiętam WF i to wyglądało tak: 10 kółeczek wokół boiska, a potem macie piłkę, grajcie. Nie, to będzie troszkę w innej formie. Na przykład na takiej inauguracyjnej, pokazowej lekcji w przedszkolu, którą inaugurowaliśmy w minionym tygodniu, dzieciaki mogły biegać między różnymi słupkami, ćwiczyć tak bieganie tam i z powrotem, później ćwiczenia z piłką, później zabawa z lemurem, który przyciągał ogromną uwagę dzieci w przedszkolu. Główne pytanie było takie: dlaczego lemur ma taką wielką głowę? No i dlaczego? Nie wiadomo. Nie wiem, to trzeba pytać lemura. Natomiast one są oczywiście, to nie jest na zasadzie takiej, że rzucimy piłkę dzieciom i niech sobie za tą piłką biegają, tylko to jest taka współpraca z trenerami, którzy próbują w taki bardziej przyjazny sposób pokazywać, czym jest sport. No właśnie, kto te zajęcia prowadzi? To są profesjonalni trenerzy z Opola? To są trenerzy i sportowcy z opolskich klubów sportowych, co jest bardzo dużym atutem w ogóle tego programu, ponieważ on jest w ogóle dla wszystkich darmowy, tak? To znaczy i działacze, i trenerzy sportowi nie biorą za to żadnych wynagrodzeń, robią to za darmo, co przekłada się na to, że dla dzieci, dla ich rodziców i dla samych przedszkoli jest to również bezpłatne. Mhm. Te zajęcia odbywają się wewnątrz budynku, czy kiedy jest pogoda, mogą być też na świeżym powietrzu? W budynku, na świeżym powietrzu raczej myślę, że częściej. Teraz idzie ładna pogoda, więc na pewno większość będzie się odbywała w plenerze. A te dyscypliny, z których pochodzą trenerzy, że tak to nazwę, to jakie to są? Praktycznie wszystkie, które mamy w Opolu, czyli od piłki nożnej przez piłkę ręczną, po nawet może w perspektywie zajęcia z hokeistami, także myślę, że tutaj przekrój zajęć będzie bardzo, bardzo szeroki. Ktoś by powiedział, że to są takie dyscypliny, które bardziej się podobają chłopcom niż dziewczynkom. Nie, to myślę, że to akurat jeśli chodzi o takie dzieci w tym najmłodszym wieku, głównym celem jest to, żeby się poruszać, przyzwyczajać do zabaw takich ruchowych. To też pomaga później w zapobieganiu różnym chorobom dzieci, które później w kolejnych latach mogą nabyć jakieś dysortografii i tak dalej. To jest lepsze dotlenienie, rozwój mózgu i to naprawdę pomaga później w rozwoju tych dzieci na takim późniejszym etapie w szkole podstawowej, gimnazjum. A dzieci chętnie w tych zajęciach uczestniczą, bo kiedyś karą było to, że nie można było pójść na podwórko. Teraz jak jest kara dla dziecka, to że nie może pograć na komputerze, tylko musi pójść na podwórko. No właśnie. Mam nadzieję, że tutaj te stare czasy wrócą, ponieważ ja pamiętam, że ja za dzieciaka też dla mnie największą karą było to, jeżeli nie można było wsiąść na rower i jechać na przyszkolne boisko. I tutaj myślę, że też będzie podobna sytuacja. To znaczy, to są jeszcze takie najmniejsze dzieci, które nie mają smartfonów, które nie mają tabletów jeszcze w przedszkolach, całe szczęście. I jest to jeszcze taki czas, w którym można zaangażować je sportowo i przywiązanie do takiej aktywności ruchowej. Jestem przekonany, że na pewno będzie dla nich bolesny, jeżeli jakimś cudem po prostu pewne zajęcia się nie odbędą, a miały być, bo
myślę, że dla nich na pewno będzie trzy razy lepsze pobieganie po przedszkolnym ogrodzie niż siedzenie przed komputerem i granie w gry komputerowe. I to chyba też zapobieganie wadom postawy i otyłości, która jest coraz częściej spotykana wśród opolskich dzieci. No dokładnie tak. To jest problem w ogóle globalny, ale faktycznie dzieci są tym coraz częściej dotknięte. No i też żyjemy w takim świecie, że tam zdrowe odżywianie niespecjalnie jest dzisiaj w modzie. Wszyscy żyją w biegu, to też przekłada się później na dzieci. No ale mamy nadzieję, że cały ten program będzie pomagał chociażby w tym też zakresie, że dzieci będą mogły wykształcić pewne swoje upodobania sportowe. Mamy nadzieję, że później opolskie kluby będą miały nowe nabytki, a też będzie to może łatwiejsze dla rodziców, którzy później będą pomagali dzieciom wybierać odpowiedni klub sportowy. No a potem te dzieci, kiedy podrosną, być może zakwalifikują się do programu Złote Dziecko. Jak ten program idzie? To nowość. Tak, to jest drugi program, który jest już przeznaczony dla tych troszkę starszych dzieci. Natomiast on jest na takim etapie, że w tej chwili w maju będzie obradowała, myślę, komisja, która wybierze dzieci, które się zapiszą do tego programu. Tu chodzi oczywiście o takie bardziej już uzdolnione dzieci, które osiągają sukcesy w konkretnych dyscyplinach. Tutaj mamy pewne nakłady finansowe, jeśli chodzi o budżet Wydziału Sportu. Natomiast one już są bardziej sprecyzowane pod kątem zajęć dla sportowców, tych najmłodszych, z psychologami sportu, z fizjoterapeutami, takimi ćwiczeniami bycia liderem w grupie, kampami sportowymi, więc taki dosyć ciekawy i szeroki program. A co zrobić, żeby się zakwalifikować do tego programu? To rodzic, trener zapisuje dziecko? To jest kwestia tego, że komisja, która będzie obradować, ma mniej więcej przekrój takich najlepszych dzieci, które osiągają sukcesy sportowe w danych dyscyplinach. I myślę, że do nich głównie będzie to skierowane. Ale nie muszą obowiązkowo brać udziału w tym programie. Nie, no oczywiście nikogo nie będziemy przymuszać, ale myślę, że jest to na tyle atrakcyjne, że nie będzie chyba nikogo trzeba przekonywać specjalnie do tego, żeby dzieci z tego skorzystały. Na razie ten program skierowany jest do młodszej grupy sportowców, ale będzie rozszerzany stopniowo. Powoli tak, bo z każdym kolejnym rokiem będziemy mogli dołączać do tego kolejne kategorie wiekowe. No i mamy nadzieję, że to będzie pomagało nam później w kształceniu takich sportowców, którzy będą mieli szansę na największe sukcesy sportowe, łącznie z Igrzyskami Olimpijskimi, bo tutaj jeżeli chodzi o te największe sukcesy, no to jest wieloletnia praca sportowców, ale na różnych płaszczyznach, właśnie na płaszczyznach psychologii sportu, fizjoterapii przystosowywania ciała do ciała i myślenia o sporcie, do wysiłku zmuszonego i tak dalej. Czyli Opole będzie przyszłych olimpijczyków próbowało sobie wychować. No, mamy taką nadzieję, że będziemy w tym pomagać. Mamy fantastycznych sportowców, którzy osiągają sukcesy również na olimpiadach, ale widzimy też, że z różnych powodów wartościowi sportowcy często wybierali w ostatnich latach inne ośrodki szkoleniowe niż Opole. A szkoda i mamy nadzieję, że będziemy mogli tym pomóc stworzyć pewną lepszą alternatywę. No to mamy nadzieję, że już za kilka lat będą pierwsze efekty tego programu, a ja już dziękuję panu bardzo za rozmowę. Gościem rozmowy w Cztery Oczy był Marcin Rol, wiceprezydent Opola. Dziękuję bardzo.